pierwsza to było... tak. Suszarko do włosów. Wymowy tylko. Hair dryer. Pięknie, szklanka. GDA sesy. Sama wymowa? Glas. Oczywiście. Kredka? Crayon. Niegrzeczny? Rud. Super. Spróbował? Cry? Dobrze. Nienawidzić? Hate. Czekolada? Chocolate. Co to jest infinitive? To nieodmienna forma czasownika? Tak, a co to w ogóle znaczy infinitive? Bez okolicy. Oczywiście. Kamilu, ile pięter ma ten budynek? How many floors have this building? Jak już to has, ale how many floors are in this building? Samo are. Co oznacza ten znak? Co to jest za znak? Co to znak to jest? What is... What sign? No daj. What sign? To jest? It is. Is it? Is it? Kamilu, jakie słówko również? Również. O. A to jest tylko. Also? Also. Ukradziony? Stolen. Pięknie. Kamilu, jaką datę dzisiaj mamy? Jaka data dzisiaj jest? What date is today? Kamilu, what date is today? Dzisiaj jest środa. Today is Wednesday. 8 czerwca. June. 2016. Very good. Prostokąt? Square. To jest kwadrat. Rectangle. Very good. Jak jest papier? A jak jest słówko około? Around. Tak, albo about. Ok. Co to jest future continuous? Przyszły. Przyszły prosty? Ciągły. Co on opisuje, ten przyszły ciągły? Opisuje ciągłe czynności, które będą lub nie działy się w przyszłości. Nie? I tam było takie zdanie, ona będzie tańczyła na dyskotece. She will dance. Will be dancing. Will be dancing. Dyskotece? The party? Może być albo disco. Kochana? Kochanie, kochana... Darling? Jak jest komórka? Phone. To jest taki telefon zwyczajny, a ogólnie komórka? Mamy? Mobile. No, Kamilu, za cały egzamin postawię 4. Gratuluję.